Na początku tego roku Zakład Usług Komunalnych został zarządcą cmentarza komunalnego przy ulicy Rokickiej. Na tej największej tczewskiej nekropolii doszło do zmian, jakie mieszkańcy naszego miasta powinni zauważyć, odwiedzając groby najbliższych. Już niebawem Dzień Wszystkich Świętych, potem Dzień Zaduszny. Na cmentarzu komunalnym już teraz jest wzmożony ruch, a 1 listopada na groby najbliższych wyruszą tysiące tczewian. Przy okazji mieszkańcy miasta być może zwrócą uwagę na zmiany, jakie zaszły po tym, jak zarządcą tego miejsca został Zakład Usług Komunalnych. Od 1 stycznia przyjęliśmy cmentarz w zarząd do Zakładu Usług Komunalnych. W pierwszej kolejności, co było założenia takie, które nam urząd przedstawił, powiedział, że jest plan rozbudowy cmentarza, że również jest koncepcja zagospodarowania terenu wokół cmentarza. Sam etap rozbudowy cmentarza wiązał się z poszerzeniem kwater pod pochówek, ale jak również były informacje, że był dom pogrzebowy, który był i ten cały obiekt wyremontować, przebudować, żeby mógł służyć na pochówek, ale to odprawianie różańców, ale również też były sygnały od księży z parafii, czy byłaby możliwość rozbudowania na tyle tej kaplicy, że można było również msze pogrzebowe odbywać w tym miejscu. 25 października zakończyliśmy etap rozbudowy kaplicy, w którym będą miały się odbywać uroczystości pogrzebowe. Zostaje jeszcze kolejny etap do zakończenia, część sanitarna, ale bez niej obiekt już będzie funkcjonował. A to będziemy w miarę posiadanych środków starali się w jak najkrótszym czasie zrobić. Remont kaplicy to istotna zmiana, ale jest jeszcze kilka mniejszych. Na cmentarzu jest wypożyczalnia sprzętu do pielęgnacji grobów. Jest również miejsce, gdzie można odkładać i brać sobie używane znicze. Wiele osób miewało problemy ze znalezieniem grobu, zwłaszcza na dużych cmentarzach wielosektorowych. Na tczewskiej nekropolii komunalnej wprowadzono duże udogodnienie. Staraliśmy się, żeby ten cmentarz był cmentarzem z XXI wieku, czyli wiele cmentarzy już w Polsce ma tak zwaną obsługę internetową, system informacyjny, gdzie kto jest pochowany. Czyli ten system nazywa się systemem Grobonet, to wprowadziliśmy. Każdy zainteresowany odnalezieniem grobu na naszym cmentarzu przy ulicy Rokickiej, wystarczy, że wejdzie na stronę internetową i użyje dowolnej wyszukiwarki i wpisze Grobonet Tczew. Otwiera się ta strona, jest tam wyszukiwarka, wystarczy podać imię i nazwisko i automatycznie jest przekierowany na dany nagrobek. Zostało to przyjęte z dużym zadowoleniem, ponieważ od początku roku można powiedzieć, że około 40 tysięcy osób było odsłonięć wejścia na tą stronę i przeglądanie tego cmentarza. Można tam dokładnie w tej aplikacji sprawdzić mapę cmentarza, gdzie jest położona mogiła, gdzie jest położony grób danej osoby? Dokładnie, bo wchodząc na tą stronę widzimy cały cmentarz, rozkład cmentarza, jest podzielony na sektory i również w wyszukiwarce już bezpośrednio tej, na którą wejdziemy, wpisujemy nawet imię i nazwisko osoby pochowanej i pokazuje dokładnie nagrobek i lokalizację na tym cmentarzu, w którym miejscu to się znajduje.